Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety mielone z karczku. Mam tutaj pół kilograma zmielonego karczku. Przepraszam, jedno jajko. Bułeczkę zalałam wodą i odcisnęłam. Jedną bułeczkę, sól, pieprz. Słodka papryka. I tutaj mam cebulę, pokroiłam w kosteczkę i zeszkliłam na łyżce tłuszczu. Cebulę również przekładamy do mięsa. I dwa ząbki czosnku. Czosnek ścieram na tarle. Masę mięsną bardzo dokładnie należy wyrobić i będziemy formować kotlety, obtaczać w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Tłuszcz dowolny, jaki w domu używamy, czy smalec, czy olej, czy masło klarowane, to już jest dowolność. Tylko pamiętamy o bardzo dokładnym wyrobieniu masy mięsnej. I będziemy smażyć na złoto-brązowy kolor. Z jednej i z drugiej strony. Tak, ja myślę, że masa mięsna tak wygląda, już jest dobrze wyrobiona. Tutaj na patelni mam tłuszcz i formujemy kotlety. Obtaczamy w bułce tartej i smażymy na rozgrzanym tłuszczu. Ja formuję takiej wielkości kotlety. No, tłuszcz jeszcze jest nierozgrzany, więc należy poczekać, bo tłuszcz do smażenia musi być dobrze nagrzany. No, chyba teraz już jest, bo słychać jak skwierczy, tak. Już mamy i smażymy kotlety z jednej i z drugiej strony. I tak oto kotlety z karczku, kotlety mielone mamy usmażone. Kotlety smażymy na wolnym ogniu. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. Jeżeli nie mamy pewności, że kotlety są wysmażone, należy kotlet mielony przycisnąć i wtedy mamy, jeżeli mamy płyn przeźroczysty, świadczy o tym, że kotlety są wysmażone. Tak wyglądają kotlety mielone z tarczą. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Kotlety mielone z karczku.